Siemano! Z Mediolanu! Właśnie nas oszukali na 11 euro. Do nas klient. Na ulicy stanęliśmy. W miejscu oczywiście wyznaczonym do parkowania. Powiedział do nas 3 euro za godzinę, nie? No to wyszło 9. Daliśmy mu 20, to w ogóle nam wydał tylko 5. Jak się zaczęliśmy upominać, to zostało tak naprawdę, że 11,50 euro mu zapłaciliśmy. A jeszcze teraz stwierdziliśmy, Boże, jaki tu jest ruch. Czekajcie, bo ten, nie wiem, czy ten rower może jechać, czy nie może. Nie, no zielony. A. Wiecie co? I się okazało, że w ogóle też do nas jakiś klient zobaczył, że nie Polacy, że tfu, że nie Włosi i zażądał sobie od nas zaparkowanie. Tak naprawdę nie powinien. Więc na dzień dobry w Mediolanie zostaliśmy oszukani na 11 euro. Zaczynamy. Tutaj to by się rowery przydały. No. Ale tutaj nie. San Marco Vita. Nie, wiem San Marco, ja Vita przeczytałam. San Marco Vita to jest kobita. No tutaj tak, no, pan idzie. Mediolan, takie pojazdy tu mają rację bytu. Takie. I cała seria tak. Złote, ale skromne. I słuchajcie, musieliśmy się wrócić do samochodu, ponieważ nie jesteśmy pewni tego naszego pana parkingowego. Bo się okazuje, że tu trzeba mieć jakieś naklejki albo coś. O, tutaj to w ogóle powiem wam tak, ludzie wychodzą sobie pod ulicę, każdy przychodzi jak se chce, wyjeżdżają jak sobie chcą. I teraz w ogóle trafiliśmy na co, że nie możemy zjeść? Jak to się nazywa? Na siestę, słuchajcie, do godziny 19. Od 12 do 14 mają obiad, są otwarci, a od 14 do 19 mają wolne. Więc no, ale to wszędzie, czy akurat tam w tej knajpie? Ogólnie tramwaj tak jest, bardzo często. Wszędzie jest tak, ale ale może w tych miejscach, gdzie turyści są, to będzie trochę inaczej. Więc jedziemy na, jedziemy w ogóle, nie wiemy gdzie jedziemy. Jedziemy gdzie, Łukanio? Ale nie wiem, czy pamiętacie, jak byliśmy w Wiedniu, nie w Wiedniu, tylko w Kaprum. No. To samo, że kawę można było, tylko kawy się napić. Na przykład pamiętacie, jak poszliśmy coś zjeść? Nie pamiętam tego. No, w każdym razie samochód poszliśmy zabrać, bo nie wierzymy panu parkingowemu, który nas oszukał. I jedziemy dalej. Gdzieś, gdzie jest zwykły parkometr. Parkingowego do bagażnika. I ten. No ale co, mieliśmy się z nim kłócić, jak to jest tutejszy, mógł nam samochód porysować albo coś. Urwać wycieraczki. Nie było wyjścia, dorwał nas i tyle. Także lecimy gdzieś na jakieś miejsce z parkometrem. Ja tu jedzę. Jedziemy. I tu, tu akurat normalnie, bo wszyscy czekają, ale ogólnie to nikt nie czeka na żadne światła. Nie spieszą się. Nikt się, tak. No, każdy sobie sam rzepkę skrobie. Włoscy biznesmeni. To są biznesmeni, istna? No i teraz tu skręcamy, tam skręcimy i może gdzieś dojedziemy. Taka fajna funkcja na Sienkiewicza. Łukaszek przejął stery włoskie, bo jeździ jak Włosi. Mekcyk. Idziemy, dojechaliśmy do placu. Tu jestem. Nagrywasz? Tak. A czy masz miejsce jeszcze? No jeszcze jakiś znalazłam. Zobaczcie. Dochodzimy do placu. To jest katedra. Jaka? Kto wie? Ja się nie przygotowałam. Ja też się nie przygotowałam. Jesteśmy zdenerwowane o to, że nas oszukali. Ojejku, jaka ładna. Ale córcia, co to za katedra? Bo ty wiedziałaś. Ja wiedziałam jak to jest plac, ale ja wiem, co to za katedra, jak mam telefon z goglami w kieszeni. No, to ja to samo. No to nie, to przeczytajmy, co to za katedra. 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 Jezu, wiecie co? Tu, nie, tu trzeba na wszystkich uważać. 1 250 000. No, 1 250 000. I czy coś zjemy gdzieś? Tam możemy iść.
jesteśmy przed siebie, jak coś będzie otwarte. No ale dowiedzmy się ten. Może u Tiffany'ego zjemy, co? Ten film był chyba, tak? U Tiffany'ego. No. Turist? Ej, dawaj zdjęcie sobie. Robimy zdjęcia. Nieźle, nie? Ale wiecie, że jest 35 stopni właśnie w tej chwili. Już wiem, co to za katedra. Ta za mną. O ta. O. Bo przeczytałam. Katedra w Mediolanie. Kury, na co mi się tu włączyło? Poczekajcie, bo ja muszę te okulary zdjąć. O jest. Masakra w ogóle tu jest. Jak to się ślepy, też miło. Czekajcie. Duomo di Milano. Nie wiem, co to znaczy. Ale jest 35 stopni i naprawdę mam dosyć. A ja jeszcze w tych okularach nie mogę czytać. Jak ci się Justynka Mediolan podoba? Źle zaczęliśmy w tym Mediolanie, źle nie? Zaczęliśmy. Myśleliśmy, że sobie kupimy po torebce Chanel, ale niestety parkingowy na okrad. Tak. Znaczy w tych torebkach był... Miałyśmy torebki z pieniędzmi na torebki. Worki. Tak. Worki. A on nam ukradł te torebki. No. Więc nie możemy sobie kupić Chanel. Idziemy dalej, szukać żarłonka. Nie na 10, tylko po 5,50 płacimy. A, bo ja cały czas myślałam, że 20. Nie. Ty, no to dobrze. Nie, to przecież jest... wydał ci. A to ty byłaś pewna, że 20? Nie, no wyrwałyśmy resztę. Nie chciał nam wydać nawet z 20, ale wyrwałyśmy na siłę. No, Ksymer tam kieszenie przeszukała. No ja mu w kieszeniach szpyrałam nawet, żeby nam oddał resztę. Co kupujemy? Jeszcze magnes wzięła, dobra? Telefon mi daje, muszę zapłacić. Poczekaj. Nagrać. Kule. Którą wzięłaś tam? Kontu. A Justynka co bierze? Co? Magnes. No zobaczymy, czy mi zadziała. Bardzo dużo ludzi tu jest i można zwariować. Zakładnik, nie? Justynka fotę robi. O, ale tu jest chłodniej, przyjemnie. Ej, dobra, już restaurant szukaj, Łukaszek. Ej, bo my chyba jesteśmy na tej drugiej ulicy, ja teraz spojrzałam. Ty, ona się nazywa Złota, bo pewnie jest dlatego, że jest cała ze złota. Zobaczcie. To ja sobie tą ulicę inaczej wyobrażałam. Nie, ja sobie ją inaczej nie wiedziałam, że ona jest zamknięta, że ona jest zabudowana, tak? No to czekamy. No. Gucci, o. To musimy, żeby zjeść, to chyba stąd musimy wyjść. Bo nie wiem, czy nas stać na to, żeby tu zjeść. Ale fajnie w ogóle, jak w galerii jakieś, nie? Giorgio Armani, Prada, Louis. A właśnie, to jest ta droga ulica. Tu też Prada. Dior. Jakieś zakupki? Czemu nie? Gdyby nie to 11 euro na parkingu. Musimy chyba iść, wiecie co, w bok jakieś knajpkę znaleźć, ale w bocznych uliczkach. Tam? Tam albo tam. Tam. Gdzie? Tam? Dobra, idziemy szukać knajpki jakiejś otwartej. Może tutaj, gdzie są turyści, to ten. To będzie. Zobaczcie, co się w ogóle dzieje tu na podłodze. To się cały czas idzie takim chodnikiem. Co ta pani robi? To coś na szczęście chyba się robi. No tak, tu chyba coś na szczęście się robi.
Co? Sternu, tak. Masz, szukaj. Co tu się robi tą piętą? Zaraz zobaczymy. Co to znaczy to obracanie? Jak postawisz piętę na jądrach byka i obróci się trzy razy od własnej osi, to oznacza, że będziesz mieć szczęście w życiu. O, Łukaniu! Na szczęście. A ja osiadłam na kupie ptaka. To też po polsku jest szczęście. Tak. Czemu nikt tego nie robi, nie? Trzy razy pamiętam. No Łukaniu, stawaj mu na tych jądrach. Amigo, três votos faz o desejo, tá? Três votos faz o desejo. Exato, deixa vocês ficar aí, ó. Mano, você é nagra. Yo! Dá-me. Crente. Ih, ele é tão gostoso. To jest chyba, wiecie co? Kawalerski. Dobra, idziemy. Kawalerski. A, bo to jest pan młody chyba, tak? Swarovski. Ty, ale zobaczcie, jakie to jest piękne. Jaka to w ogóle piękna wystawa jest, nie? Idziemy dalej. Na spaghetti ja bym chciała. Idziemy. Tak, w polonezie. Tak to wygląda. A tu co tu jest, że karabiniery tu stoją? A tu jakie schody wiszące, zobaczcie. A jesteśmy z tyłu tego placu. O, tu. A nie wiem, co tu jest. Unijna flaga i włoska. Szukamy cały czas, chyba wylądujemy w McDonaldzie w końcu. A tu się chyba wymienia książki samemu, nie? Chyba tak, chyba się bierze książkę. Nie, chociaż są jakieś ceny. Ceny? Są ceny. A, to jest ten pan, co tam się jest. Może. Tak to wyglądało, jakby się samemu. Dalej szukamy jakiejś knajpki do jedzenia. McDonald's jest. No, czuję, że skończymy w McDonaldzie. Ja wam mówiłam od początku. Stary tramwaj jedzie za Łukaniem. Pasy. Przechodzimy. Disney and Tommy. Co to jest? A, to Tommy. Może tu będziemy mogli zjeść. Zobaczymy. Niestety tu jest też tylko kawa i ciastko. Wszystko pozamykane z jedzeniem. Także zostaliśmy tu na kawie i na ciastku. Kapuścia dobra? Jeszcze tylko na ciacho czekamy. A co wzięliście? Cztery różne. A, dobra. Z pomarańczą, z czym tam? Z czekoladą i z jajkową. I chyba będziemy jeść w domu, nie? Tak, na pewno. Tak, bo tutaj nie, tu jest dopiero od 19. Nie można tu nigdzie dostać pierogów. Musimy zjeść w domu. Smacznego, dziękuję. Proszę bardzo. No i mamy desery. Mamy tarty? Nie, to jest większość. No i oczywiście my jak zwykle, że jest królacz każdego, to się dzielimy. Bo my jesteśmy... Tak, nie, bo my jesteśmy cudowni. Smacznego. Smacznego. Jak mogę spróbować twojego drinka? Ten drink zarąbisty. Ojejku. No. Ojejku, jaki dobry. No. On jest bezalkoholowy, jaki pyszny. A my oczywiście aperolek. A kierowca nic. Smutno ci, Łukaniu? Nie wygląda tak specjalnie. Ojej. Pyszny, nie? Tylko, że słodki, no. A my aperolkę. Koniecznie. Na dole jest... Kawka, ciastko i przekąski. Ale buja to. Jezu. To nasz aperolek? Tak.
Pyszny. Aperol jest najlepszy. Aaa, zrobię. Pyszny. Popiłyśmy. 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 Co powiedziałaś? No, a nie popiłaś? A teraz, słuchajcie, idziemy do samochodu. Ale mamy jeszcze kawałek drogi, bo zostawiliśmy samochód w parkingu podziemnym. Już nie chcieliśmy się dać oszukać. Zresztą tutaj powiedział nam pan napotkany, że w mieście, w centrum, samochody zostawiają tylko mieszkańcy. Także turyści muszą szukać parkingów podziemnych. Więc niedaleko jest taki parking tego placu, koło tej Złotej Ulicy, co byliśmy. I teraz lecimy szukać tego parkingu, bo oczywiście zapomnieliśmy, gdzie jest. Także kończę tego vloga i słyszymy się w następnym. Narka, pa, pa.